Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zajmiemy się projektem OneBlock. OneBlock to jest taka gra, którą uczniowie, którzy znają Minecrafta, powinni również znać i zazwyczaj bardzo lubią ten koncept. Polega to na tym, że na świecie jest tylko i wyłącznie jeden blok i surowce różne zdobywamy, przynajmniej na samym początku, poprzez uderzanie w ten blok, poprzez zniszczenie tego bloku, który się odradza. I to jest jedyny sposób na to, żeby na początku pozyskać surowce, które później wykorzystujemy do rozbudowy naszego świata. Także do dzieła, już pokazujemy, jak to działa. Najpierw ja sobie zniszczę ten blok, żeby polecieć na dół. A tu trochę bawiłem się z creeperami, jak widać wcześniej. I uruchomimy sobie mój program, który mam przygotowany. Tak, dajemy start. I zmienił mi się tryb na noc po to, żeby potwory mogły też się pokazywać, żeby potwory mogły się spawnować. I dodatkowo z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o ustawienia, to tutaj ważne, żeby był poziom trudności łatwy. To też można zrobić w programie, ale można zrobić w ustawieniach. Musimy zezwolić na moby, po to, żeby moby mogły się w ogóle pojawiać. No i obrażenia graczy, żeby móc zginąć, jeśli spadniemy z tego one bloka. No i zmienił mi się dodatkowo tryb na noc, bo jeśli no nie będzie nocy, to nawet jeśli pojawi się potwór, to od razu będzie płonął. OK. Jak widzicie, to nie jest do końca one block, tylko two blocks. Dlaczego tak jest, później wytłumaczę. A teraz przejdźmy do działania. Jak niszczę deal, to zobaczcie, dostałem teraz ziemię, teraz łopatę, znowu ziemię. O, a teraz krowa, przepraszam, krowa, wybacz mi. Teraz szkielet, o, walka, 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 szkielet. No niestety, niestety szkielet mnie załatwił i mogę teraz zrobić restart. Restart mam zaplanowany tak, że zmienia tryb gry na kreatywny, a dodatkowo na dzień, dzięki czemu pozbędziemy się potworów w razie czego. A teraz jak wpiszę start, to z powrotem mamy noc i wszystko już nam działa, tak na nowo. No i oczywiście można sobie rozbudowywać. I na tym polega OneBlock. Teraz nam zniknął ten dirt, ale pokażę wam później, jak tego uniknąć, bo czasami rzeczywiście może się tak zdarzyć. To do dzieła. OneBlock. Okej. Pierwsze, co będziemy chcieli zrobić, ja sobie stworzę tutaj komendę start, to umieścić OneBlock na naszym świecie. I będziemy się posługiwać właśnie współrzędnymi świata. I u mnie tym OneBlockiem no będzie dirt, ale to może być coś innego, tak? Jeśli uczniowie będą chcieli, żeby to był jakikolwiek inny blok, to może być. Ja będę korzystał tradycyjnie z dirtu. No i damy sobie współrzędną świata, powiedzmy, niech tu zostanie, damy 20, 20, bo przed chwilą miałem w zerze, a tu dajmy 40. I dodatkowo teleportujemy się od razu w to miejsce, czyli po naciśnięciu start damy teleportuj, tylko musimy się teleportować o jeden wyżej niż jest ten nasz blok, czyli tu musimy zmienić na 41. OK, zobaczmy, czy nam to zadziała. Jest, super. Widzicie, jest one block, jesteśmy teleportowani, już nasza gra prawie że działa. Już nic nie musimy robić, no ale na razie niestety, damy sobie jeszcze creative. Na razie niestety, jeśli zniszczymy blok, no to nam się nie odradza, tak? I co teraz zrobić, żeby przy zniszczeniu tego bloku on nam się rzeczywiście
odradzał, tak? Co jest kluczowe dla naszej grywalności, żeby pojawiał się na nowo. Musimy zrobić tak. Gdy złamano, czyli gdy zniszczono, nie wiem czemu tutaj jest gdy złamano, nieważne. Gdy zniszczymy ten blok, to chcemy go znowu umieścić dokładnie w tym samym miejscu, czyli idea jest bardzo prosta. Umieszczamy ten blok najpierw w tym miejscu i za każdym razem, kiedy go zniszczymy, umieszczamy go w tym samym miejscu. Więc dajmy sobie jeszcze raz start. I nam nie zadziałało, gdy złamano. Jeszcze raz. O. Widać, że działa, ale czasami stanie się tak, że właśnie ten blok nam się nie odtworzy. I żeby poradzić sobie z tym problemem, musimy tutaj dodać pauzę. Powiedzmy 100 milisekund, czyli 1 dziesiąta sekundy. Zobaczcie, za każdym razem teraz, kiedy go niszczymy, odradza nam się. Chodzi o to, żeby spowodować pewne opóźnienie. No i super, wszystko nam działa, ale jeśli teraz dodamy sobie tutaj do naszego programu zmień tryb gry na survival, czyli na przetrwanie, no dla najbliższy gracz, i damy jeszcze ustaw czas na noc. I teraz damy start. Jesteśmy super na tym bloku. I łamiemy go, ale niestety spadliśmy. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to będzie widać, że ten blok tam powstał. O, tutaj nas teleportowało teraz w stare miejsce. Damy start. Widać, że ten blok powstał, ale niestety zanim się pojawił nowy, to my zaczęliśmy spadać. Tak, czyli zniszczyliśmy go, zobacz jeszcze raz, i zanim pojawił się nowy, to zaczęliśmy spadać. Dlatego musimy zrobić tutaj two blocks zamiast one block. To jest ta mała różnica, ten two blocks, czyli będzie przesunięty drugi blok, jeden w bok, no i ja użyję znowu desek, można użyć tutaj jakiegokolwiek bloku, ale chodzi o to, żeby stanąć sobie na bloku obok i jak staniemy na bloku obok i będziemy ten niszczyć, no to nie spadniemy na dół. O, w międzyczasie zostałem zbity. Start. I zobaczcie, teraz mogę stać sobie na deskach, niszczyć ten blok i cały czas on nam się odradza. Możecie sobie poeksperymentować z tym czasem, który tutaj jest. Też trochę zależy to od sprzętu, pod kątem jakby szybkości działania waszych komputerów, jak duża ta przerwa może być, żeby na pewno się wykonało, bo może być tak, że zniszczycie ten blok i no nie zdąży się, jakby będzie działał jeszcze gdzieś program i nie zdąży się umieścić na nowo, nie uruchomi się to zniszczenie. Zobaczcie, 20 milisekund, jest ok. Mogę trzymać myszkę cały czas, niszczę bloki. Super. No dobrze, to mamy taką podstawę zrobioną, czyli mamy naszego one bloka bądź two blocks, mamy teleport w to miejsce, no i odnawia nam się ten blok, więc super. I zrobimy sobie restart od razu. Restart to, tak jak wam wcześniej wspominałem, zmienienie trybu gry na kreatywny, ustawienie dnia i dodatkowo jeszcze teleport też w miejsce naszego one bloka, tak, na naszą planszę. Dobrze. I jak teraz zaprogramować, jak to zrobić, żeby z tego one bloku wypadały nam różne elementy? Zrobimy to używając tablic. Ja sobie nazwę ten program po prostu rzeczy. Dodam sobie też taki komunikat, on będzie cały czas na końcu tego programu,
który będzie mówił, że rzeczy są gotowe, czyli będę wiedział, że mogę zaczynać grę. To zazwyczaj się dzieje bardzo szybko, ale na wszelki wypadek chcę ten komunikat mieć u siebie. I teraz wchodzimy sobie w tablicę. Wciągamy tutaj jedną z tablic do programu i moją pierwszą tablicą będą bloki. No i dodamy sobie tutaj, ja dodam dwa bloki różne. Tych bloków można dodać tyle, ile chcecie. Nie ma limitu. Niech to będzie dobrze drewno tropikalne, a drugim blokiem może coś bardziej, nie TNT, o, stół rzemieślniczy niech to będzie, albo coś lepszego do konstruowania. Kamień, ok. Czyli mamy dwa bloki, tak, na naszej liście. Tworzymy sobie kolejną listę. Ja sobie po prostu tę kopiuję, no, dajemy tutaj, wybieramy, że to jest nowa zmienna i ją sobie nazwę przedmioty. Jak wcześniej widzieliście, wypadały mi łopaty. Żeby dać przedmioty, nie mogę ich wybrać tutaj z bloków, bo to są dwa osobne elementy tutaj w Minecrafcie, więc to są bloki, a to są przedmioty. No i teraz przedmiot, jaki może mi wypaść, to niech będzie jakiś podstawowy kilo. Drewniany kilo, a drugi przedmiot, który chciałbym, żeby mógł się pojawić, no to też niech będzie mieczyk. Ok, drewniany miecz. I znowu, można dodać sobie tutaj tyle rzeczy, ile chcecie. I nasz program za każdym razem będzie losował to, co chcemy, żeby wypadło. Ok. Dam sobie tutaj niżej, żeby było lepiej widoczne i będziemy dodawać kolejne elementy. Więc mamy bloki i przedmioty. I kolejną rzecz, którą ja chciałbym dodać, to są zwierzęta. Tym razem musimy wejść w moby, dajemy zwierzę i tutaj jest podobne rozróżnienie jak bloki, tak jak z blokami, z przedmiotami, tutaj mamy na zwierzaki i potwory. Dajemy sobie, niech będzie ten kurczak i drugie, co damy drugie, owce, żeby łóżko można było zrobić. Ok, więc mamy już bloki, przedmioty, zwierzęta i ostatnie, co chcemy zrobić, to potwory. Potwory, więc znowu nie będą to zwierzaki, tylko potwory, no niech będzie to zombie. Drugie, nie chcę szkieleta, niech będzie pająk, chociaż pająk dużo miejsca zabiera, no ale niech będzie. I dla mnie te cztery kategorie są wystarczające i z doświadczenia te cztery kategorie są super. Na upartego można by było wszystko umieścić w jednej liście, ale w jednej tablicy, tak, liście, ale mielibyśmy wtedy dużo mniejszy porządek. I fajnie jest sobie to zrobić w taki sposób, żeby później móc łatwiej zapanować nad naszym programem. No i mamy te wszystkie elementy, ale jeszcze w żaden sposób one nie losują się, tak? I zanim przejdziemy do samego losowania, musimy zrobić tutaj jeszcze jedną rzecz. Bo teraz mamy cztery różne tablice. I my te cztery tablice wstawimy do nowej tablicy, którą nazwiemy sobie wszystko, a już będę konsekwentny z małej litery, tak jak wcześniej, wszystko i do tej tablicy schowamy te
cztery tablice. Ja to uczniom lubię tłumaczyć w taki sposób, że tutaj mamy taką szafkę, która ma półki. Na pierwszej półce mogą być koszulki, na drugiej półce mogą być spodnie, na trzeciej kurtki i tak dalej. I możemy takie dwie szafki połączyć w dużą szafę, tak? Czyli ta szafka z zimowymi ubraniami, z kurtkami, spodniami zimowymi może być połączona z szafką z t-shirtami, krótkimi spodenkami i tak dalej. I w ten sposób tworzymy jakby super giga szafę. I też uczniom często pomaga to, że zamiast nazywać to bloki, przedmioty, zwierzęta, potwory, na przykład nazywamy szafa Mateusza, szafa Karola, szafa mojego psa i tak dalej. I łączymy to później na przykład w giga szafę, w super szafę. I to jest fajny sposób na to, żeby uczniowie sobie z tym poradzili. Ale my zostaniemy przy takich bardziej profesjonalnych nazwach, czyli będziemy mieli bloki, przedmioty, później będą zwierzęta i potwory. Okej, okay. Na chwilę wyskoczył wykrzyknik, bałem się, bo kiedyś był taki problem, że wszystko było poprawnie zrobione. I z jakiegoś względu wyskakiwał ten wykrzyknik i trzeba było pisać wszystko od nowa, cały program. No ale wygląda ok. I mamy zrobione te nasze małe szafy, pojedyncze tablice i z nich stworzoną jedną dużą. I to już jest wystarczające, to już jest koniec, jeśli chodzi o przygotowywanie elementów. Tak jak wspominałem, możecie sobie tutaj dodawać więcej, usuwać elementy poprzez ten plusik i minus. No i teraz jak zrobić tę losowość? To musimy dać do tego fragmentu naszego kodu, czyli w momencie, kiedy niszczymy nasz dirt, czy jakikolwiek inny blok, który sobie wybierzecie, który będzie waszym tytułowym one blokiem, kiedy go zniszczymy, musi nam się wylosować dany element. I w pierwszej kolejności będziemy sobie losować kategorie, czyli wylosujemy, czy to będą bloki, czy przedmioty, czy zwierzęta, czy potwory. I robimy to w taki sposób, że tworzymy sobie zmienną. Ja ją nazwę wylosowana kategoria. Uczniom można powiedzieć, że to jest wylosowana szafka, wylosowana szafa. Ustaw wylosowana kategoria. I tutaj dajemy wybierz losowo matematyka. Wybierz losowo od 0 do 3. Dlaczego od 0 do 3? Bo elementy w tablicy mają indeksy, numerację od 0, czyli w tym przypadku drewniany kilof ma indeks 0, drewniany miecz ma indeks 1, później by było 2, 3, 4 i tak dalej. Więc nasze elementy w gigaszafie, nasze elementy w tablicy wszystko mają indeksy 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nie chcę tutaj wchodzić szczegółowo w kwestie tablic. Myślę, że kiedyś nagram taki ekstra odcinek o wszystkich tutaj elementach, które są dostępne, więc musicie mi tutaj zaufać. Ewentualnie, jeśli dla kogoś z was jest to nowe, to można bez problemu znaleźć informacje o tym, jak to wygląda z tablicami, z listami w programowaniu i z indeksami. Więc liczymy po prostu od zera. I jak nam wylosuje 0, no to będzie wybierał element z kategorii bloki. Jak 1, to z kategorii przedmioty, 2 z kategorii zwierzęta, 3 z kategorii potwory. I teraz musimy sobie zrobić drugą rzecz, czyli musimy wylosować element z tej naszej wylosowanej szafy. I ja sobie to nazwę, dajmy tak, wylosowany element, myślę, że może być tak. I teraz trudna rzecz logicznie, tak sądzę.
Musimy dać, pobierz wartość losową. I tutaj musimy zrobić tak. Już tłumaczę, co tu się dzieje. Też sobie dam to niżej, żeby było lepiej widoczne. Tu wybieramy sobie naszą dużą tablicę wszystko i dajemy pobierz wartość z wylosowana kategoria. O co chodzi w tym wierszu? Mówimy, że wylosowaliśmy sobie wcześniej kategorię. Załóżmy, że wylosowaliśmy 0, czyli bloki. Wylosowaliśmy 0, czyli on w tym miejscu wie, aha, jakby z tej naszej tablicy wszystko mam wybrać listę, którą wylosowałem linijkę wcześniej. Czyli z tablicy wszystko, jeśli wylosowałem 0, wybieramy bloki i z tej kategorii bloki, bo to mogłoby być tak, czyli tutaj mogłoby być po prostu bloki, tak? Wybieramy wartość losową, czyli wybieramy losowy element z kategorii bloki, ale my chcemy, żeby to się losowało, a nie żeby za każdym razem były bloki, więc dlatego wybieramy, dodajemy ten fragment, który mówi nam, jaka kategoria została wylosowana. Tak, w tym miejscu losujemy kategorię, losujemy liczbę, a tutaj dopiero odwołujemy się do tej danej szafy, do tej naszej listy i wybieramy losowy element. I zobaczcie, możemy sobie to przetestować w taki sposób i polecam to robić, że na czacie wyświetli nam się wylosowana kategoria i wyświetli nam się wylosowany element. Tylko uwaga, wylosowany element nie będzie mówił, że to jest pająk, nie będzie mówił, że to jest kilof, drewniany miecz i tak dalej, z tego względu, że każda rzecz w Minecrafcie, każdy element ma przypisany jakiś numer, ma przypisane swoje ID i będzie nam się wyświetlać to ID. Jesteście to w stanie znaleźć w internecie, jeśli jesteście ciekawi, jakie elementy mają jakie ID. Nawet można tutaj wykorzystywać przed blok według ID. Ale nie będziemy tutaj wchodzić teraz w szczegóły, chcę, żebyście wiedzieli, że tak to będzie się wyświetlać. OK. I najpierw, żeby to nam zadziałało, musimy wpisać rzeczy. Wyświetliło się na czacie rzeczy gotowe. I zobaczcie, wyświetliło się 1270, czyli kategoria numer 1 i element, który ma ID 270. Teraz kategoria 3 i element 32. 3,32 znowu, teraz 0,1, czyli jak sobie wejdziemy tutaj, to mamy już 1, 3, 0, jeśli chodzi o kategorię. Jeszcze dwójka nam się nie wylosowała. Spróbujmy rzeczywiście konsekwentnie. O, jest 2,13, czyli każda kategoria nam już się wylosowała i jak widać też losują nam się różne elementy, tak? Czyli z kategorii 1,268, kategoria 1,270, 3,35 i 3,32. 0,1 i 0, uwaga, 1,96625, 2,13, no i ten drugi jeszcze nam się nie wylosował, bo tylko raz na razie była dwójka. Ale widać, że to działa, także to jest najtrudniejszy fragment, to jest najtrudniejsza linijka całego tego kodu, żeby stworzyć taką prawdziwą losowość. OK, ja teraz już sobie usunę to, wiedząc, że całość nam działa i wchodzimy sobie w logikę, bo wylosowaliśmy już dany element, ale jeszcze nie daliśmy go graczowi, bądź nam się to nie zespawnowało. I z racji tego, że jeśli wylosujemy bloki lub przedmioty, to będziemy je dawać graczowi, a jeśli wylosujemy zwierzęta lub potwory, to nie będziemy ich dawać, ale one będą się spawnować, to musimy tutaj zrobić sobie dwa przypadki. I pierwszy przypadek to jest, jeśli wylosujemy kategorię 0 lub 1, czyli bloki lub przedmioty,
I musimy tutaj dać tak, równa się. I jeśli wylosowana kategoria równa się 0 lub wylosowana kategoria równa się 1, to wtedy dajemy graczowi ten element, tak? Czyli dajemy blok lub przedmiot. To mamy w mobach, dajemy daj najbliższy gracz i tutaj zamiast konkretnego bloku dajemy wylosowany element. Wylosowany element. Jeśli wylosuje się zwierzę lub tu możemy też liczbę zmienić, no ale według mnie po prostu jeden zawsze powinniśmy dawać. A jeśli wylosuje się zwierzę lub potwór, to w przeciwnym razie po prostu, tak? Bo jeśli będzie dwójka lub trójka, czyli jeśli to nie będzie 0 ani 1, no to będzie ten nasz drugi przypadek i wtedy spawnujemy znowu wylosowany element. I w jakim miejscu go spawnujemy? Możemy po prostu obok gracza, a możemy na przykład na one bloku, czyli możemy sobie skopiować to miejsce, w które się teleportujemy de facto. I już musimy przeciągnąć to na dół. A, tutaj też mieliśmy opcję skopiowania, trudno. Dobrze, czyli jeśli wylosowaliśmy bloki lub przedmioty, dodajemy graczowi ten wylosowany element, a jeśli wylosowaliśmy coś innego niż bloki lub przedmioty, czyli w naszym przypadku zwierzęta lub potwory, to spawnujemy ten wylosowany element tego wylosowanego potwora bądź szkieleta. Bądź szkieleta, wylosowanego potwora, bądź wylosowane zwierzę. Skąd mi ten szkielet przyszedł do głowy? Chyba ich bardzo nie lubię. Okej. Przetestujmy. Start. Ja zmienię sobie na razie tylko jedną rzecz, żeby móc dłużej potestować. Zmienię sobie na kreatywny. A, wiecie o czym zapomniałem? O wpisaniu rzeczy. Rzeczy. I teraz jeszcze raz start. Game. Kreatywny. Muszę stanąć na deskach i niszczymy. Jest kurczak. Przepraszam, kurczak. Jest drugi kurczak. O, dostałem teraz miecz. Jest pająk. Jest owca. Przepraszam, owca. Kolejny miecz. Drzewo tropikalne, pająk. Czyli jeszcze, o, zombie nie było. To już mamy wszystko chyba, tak? A jeszcze był jakiś jeden blok. Nie pamiętam, jaki blok. O, jest kamień. Super. Wszystko się udało, świetnie działa i może się zdarzyć tak, że zobaczcie, jeśli damy tę pauzę za małą, dajmy 10. Jeszcze raz start, teraz już spróbujemy na survivalu rzeczy. No na razie mi się udaje i cały czas się spawnuje ten nasz blok, ale gdyby się nie zespawnował, to trzeba wydłużyć sobie tę pauzę i będzie ok. No i super. Także wszystko nam działa, wszystko jest ok. Na koniec pokażę wam jeszcze tylko jedno ułatwienie, bo za każdym razem wpisuję ręcznie tę komendę rzeczy, a można zamiast polecenia czatu wykorzystać funkcję. Nazwijmy sobie tę funkcję właśnie rzeczy. Program jest dokładnie taki sam, tylko przy wpisaniu komendy start na końcu uruchomimy właśnie tę naszą funkcję rzeczy. I pamiętacie, że na końcu sobie tutaj dodałem komunikat, który ma się wyświetlić, że rzeczy są gotowe, więc przetestujmy, czy to zadziała. Piszemy start i jest, rzeczy gotowe i nie muszę już teraz tego robić, czy nie muszę już wpisywać tej komendy rzeczy. No i po mnie niestety, lecimy z pająkiem. Okej.
No i mamy gotowego naszego one bloka, two bloka, także wszystko nam działa. Jest to naprawdę bardzo fajny projekt, bardzo fajny program. Dzieci grają w tego one bloka, dzieci go lubią, więc jest to super. I ostatnia rzecz, ważna, to jest coś, o czym wspomniałem na początku, że wszystko sobie teraz przygotowaliśmy na normalnym świecie. Świat jest płaski, jest tam trawa, a my chcemy, żeby nic tam rzeczywiście nie było. I jeśli chodzi o taką strategię, że najpierw sobie robimy to na trawie, to dzięki Maciek, bo ty mnie do tego zainspirowałeś wcześniej, zawsze to robiłem na pustym świecie od razu. Też polecam taką strategię właśnie. I niestety jakby sam Minecraft nie ma w sobie pustego świata, a jeśli jestem, sama, ta edukacyjna wersja, jeśli jestem w błędzie, to niech ktoś mnie poprawi i napiszcie w komentarzach, gdzie można to znaleźć. Ale jest pusty świat, który można sobie pobrać. I ja link do takiego pustego świata umieszczę też w opisie do tego odcinka i pokażę wam tylko, jak to wygląda. Wyjdziemy sobie teraz z tego świata. Ja już mam tutaj przygotowany Void. Już nam się włącza, czyli nic tutaj na nim nie będzie. Kompletnie nic. Zobaczcie, pusty świat, nic nie ma, żadnej trawy. Więc musimy sobie wejść do naszego programu. One block. Start. Zobaczcie, wszystko działa, wyświetlił się komunikat rzeczy gotowe, staje na deskach. Aha, zapomniałem o jednej rzeczy, że ten świat oryginalnie jest ustawiony jako niezmienny i nie można niszczyć, więc musimy tutaj odznaczyć sobie tę opcję niezmienny świat. To jeszcze się upewnię, czy mamy tryb łatwy też. Ok, super. Nie, przykazano kamień. O, uciekaj, 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 pająk. No i zobaczcie, teraz jak spadnę, nic tutaj nie ma. Nie ma trawy, po prostu lecę w pustkę. Ginę. Aha, i niestety ginę i się odradzam w dziwnym miejscu. Więc trzeba dać sobie game mode C. Nie chcę spadać na razie. Damy start. I ustawimy sobie tutaj respawn i mam nadzieję, że nam to zadziała, bo przyznaję, że zawsze to wcześniej działało, czyli punkt odrodzenia w świecie, a ostatnio coś testowałem i ten punkt odrodzenia w świecie czasami był bardziej losowy i nie był taki dokładny, a nie, jest ok, widzicie, czyli teraz zginąłem i odradzam się idealnie tam, gdzie chcę. Więc warto to też ustawić, tak? Czyli jak stoicie w tym miejscu, to literka T czy Enter, wyznacz punkt odrodzenia w świecie, klikamy i tutaj będziemy się odradzać. Także link do tego świata dodam wam w opisie, tak jak i link do całego programu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o One Blocka. Dzieci lubią ten projekt, dzieci grają w niego, więc na temat samego OneBlocka jesteście w stanie znaleźć też dużo informacji na YouTubie na pewno. Także powodzenia i dzięki za obejrzenie kolejnego projektu. Do zobaczenia, cześć!